Drożyznę Polacy najbardziej odczują jesienią i zimą, ale już nie jest kolorowo. A starczy do pierwszego tego przysłowiowego? Ledwo. Trzeba sobie odmawiać wielu rzeczy. I nie mówię tu tylko o przyjemnościach, ale czasami o podstawowych sprawach. Dzisiaj płaciłem rachunek za prąd, a czy za energię. No to 166 zł tak, za mieszkanie takie jednopokojowe. Podrożało 60 ponad złotych. To efekt decyzji rządu Donalda Tuska. Przywrócenie wyższej stawki VAT na żywność, czy nieprzedłużenie tarczy zamrażających ceny energii czy gazu. Dlatego nie zaskakują wyniki sondażu, w którym Polacy jasno wskazują, teraz priorytetem rządu Donalda Tuska powinna być walka z rosnącymi cenami i wysokimi rachunkami, na dalszym miejscu wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, poprawa ochrony zdrowia i budowa CPK oraz elektrowni atomowej. Polacy potrzebują też tego, żeby rozwijać się gospodarczo, potrzebują tego, żeby niwelować te ceny, które rosną, a żeby je niwelować, to potrzeba wprowadzenia odpowiednich tarcz. My w polskim Sejmie w ogóle nad tym nie procedujemy, nie ma w ogóle dyskusji. Jest za to kłamstwo i manipulacja. Platforma Obywatelska w sieci opublikowała grafikę, na której chwali się spełnionymi obietnicami. Wśród nich, uwaga, niższe ceny energii. Jak to się ma do rzeczywistości? Nie wiadomo. Być może partia Tuska Polaków traktuje tak, jak kiedyś mówił ich medialny pupil Tomasz Lis. Ludzie nie są tacy głupi, jak nam się wydaje. Są dużo głupsi. Po fali krytyki Platforma usunęła tę grafikę z internetu. Wszyscy w zasadzie wiedzą o tym, że Donald Tusk kłamie. Tylko jedni myślą sobie, aha, no kłamie po to, żeby nabrać tu jakąś część Polaków i zrealizować 8 gwiazdek. A inni mówią, rany, kłamie i nie potrafi przestać. Większość Polaków nie chce, aby priorytetem rządu były związki partnerskie, aborcja czy rozliczanie poprzedniej władzy, a mimo to szef rządu i cała koalicja 13 grudnia głównie tym się zajmuje. Ten rząd nie umie podjąć już w tej chwili, po tych 9 miesiącach, jakiejkolwiek innej, zainicjować jakiejś innej strategii, ta, która by pozwoliła na organizowanie życia społecznego zgodnie z oczekiwaniami ludzi. A społeczeństwo chce zatrzymania drożyzny. Jako ekipa rządząca, co przez te 8 miesięcy zrobiliście, żeby te ceny tak nie rosły i żeby te rachunki nie były aż tak wysokie? Ja myślę, że to dopiero będzie widać przy nowym budżecie. Przez te parę miesięcy to realizujemy budżet poprzednika i co najważniejsze, robimy audyty w tych największych firmach energetycznych, chemicznych i innych. No, to się nie da chyba tak zrobić z dnia na dzień. Pewne działania można podjąć, jednak rząd niewiele z tym robi. Są za to zapowiedzi kolejnych podwyżek. Kolejny raz za wodę. Jak to tłumaczą ministrowie? Opłaty za wodę mają być skonstruowane tak, by zachęcać do jej oszczędzania. Niemiecki bank zachwycony. Nareszcie. A to nie koniec podwyżek. Fakt wylicza, jakie będą skutki unijnego zielonego szaleństwa, czyli wprowadzenia dyrektywy ETS2. Litr benzyny droższy nawet o 40-60 groszy, gotowanie na gazie droższe o 100 zł, ogrzewanie domu droższe o 1500 zł rocznie. To nie są strachy na lachy. ETS2, czyli tak zwane opłaty za emisję CO2, doprowadzą do gigantycznych podwyżek tak naprawdę wszystkiego. W górę ogrzewanie domów i mieszkań, ciepła woda, gaz czy benzyna. Koszty paliwa, energii, gazu w każdym kraju są decydujące o rozwoju gospodarczym i wszelkie działania, które zmierzają do podwyższania tych cen, a ETS2 wprowadza to w sposób taki ukryty jeszcze do każdego naszego gospodarstwa, są godne krytyki. Rząd ma zdawać sobie sprawę, co czeka Polaków w przyszłości w związku z ETS2, ale rozwiązania problemu jak do tej pory nie ma. Uważam, że te podwyżki mimo wszystko nie będą aż tak drastyczne, jeśli chodzi o te ETS2, ale będą, na pewno. Więc rząd będzie musiał to brać pod uwagę, będzie musiał zrobić, jeszcze raz powiem, ochronę dla gospodarstw domowych, ale na pewno nie dla przemysłu ani gospodarki. Takie podejście zwiastuje tragedię dla polskiej gospodarki. Adrian Borecki, Telewizja Republika.